until the darkness kill the light. I remember running to the sea, the burning houses and the dreams. Hej, hej, witam was serdecznie. Zacząłem sobie od nowa, ja lubię zaczynać od nowa, to jest zalążek mojej stacji kosmicznej. Dzisiaj o 19 na YouTubie będzie film z tym. Nie dotarłem jeszcze do grawitacji, o tu jest grawitacja. Budowałem różne fascynujące rzeczy. Tak właśnie robiłem. Miałem silniki i takie tam. Tylko tyle wam wstępnie pokażę. No. Co? No jak? Jakim cudem? Jak ja mam streama, to jak ty chcesz odkurzać? Dobra, spoko, spoko. Pomyślimy o tym. Tak, o tobie mówię. Agencje, jak ty to robisz zawsze, że kiedy ja zaczynam? No nie. Dobra. Kurde, jak ja lubię tą gierkę, to wam sobie nawet nie wyobrażacie. Jest po prostu genialna. Oczywiście cały proces budowlany trochę trwa, trochę zajmuje. Ale jest niezwykle przyjemny. Jak to zbudować, żeby to była fascynująca budowla? Co? Macie jakiś pomysł w tej materii? Pewnie tak. Proces, który zajmuje strasznie dużo czasu. Który mam level w pancerza? Nie grałem w pancera już dawno i... Czy w pracy konkursowej Intel Extreme Masters możesz zamieścić loga? Wiesz co, ja nie wiem, bo to Adam organizuje ten konkurs. Ale przypuszczam, że tak. Przypuszczam, że tak. Ten kadłub to musi być mniejszy okrąg trochę tutaj, tak sobie myślę. Dobra, nasza. Kurde, brak grawitacji często sprawia, że jestem tak dziwnie ustawiony i... No, myślę. Tu budujemy jeden. Ciężko trafić czasami. Takie coś tam wychodzi. Dobra, nasza. Czyli skomplikowane konstrukcje. A
buduję stację kosmiczną. Ja zawsze, kurde, sięgam zamiast... Cholera, jak ten autosave wyłączyć? Szlak mnie trafi z nim. Zawsze zamiast robić małe rzeczy, fajne małe rzeczy, to ja sięgam po jakieś epickie konstrukcje i... Potem strasznie długo trwa, zanim je skończę. Jedna to... Najtrudniej szkielet jakiś ułożyć. Potem jak już się szkielet zbuduje, to łatwo na jego bazie robić kolejne rzeczy, ale... Tak jest, bardzo dobre. Kosmiczne koloseum robię. Dobra, moi mili, co tu dalej zrobić z tym fantem? Okej. Okay. Strasznie mi się głowa też kiwa, kurde, podczas grania w to. Dobra, nasza. Dobra, mamy to. Mamy to. Ja cię kręcę. Jak tu się ustawić, żeby ta budowa szła płynnie, co? Już się trochę pogubiłem. Co mi przyszło, kurde, w takim świecie kwadratowym do głowy, żeby budować koła? Jak się buduje koła, to potem skutek jest taki, że się buduje strasznie, strasznie długo. A wiem, M jest narzędziem symetrii, w porządku, ja to rozumiem, tylko musisz brać pod uwagę to, że ja mam punkt, punktem symetrii jest linia u mnie jakaś. Natomiast ta symetria tutaj, ona robi, ona nie ma punktu centralnego. Znaczy ona trochę inaczej to działa jakby, no. To co ja robię... Cofamy się. Raz i raz. I teraz dwa punkty tutaj. Shit. Niech no ja skończę to koło. Ale koła zawsze ładnie wychodzą, nie? Dobra, prawie się udało je zamknąć. Słuchajcie, jak przybudować... Ach, będę się tam... Zaraz się mądralińscy znaleźli. Słuchajcie, no dobra, spróbuję wam to wytłumaczyć. Mam nadzieję, że więcej pytań na temat osi symetrii nie będzie. Zobaczcie. Zróbmy sobie taki obiekt wstępnie, że można było coś tłumaczyć na jego podstawie. To jest punkt centralny. Mi zależy na tym, żeby mieć linię centralną przy każdym moim budynku. Natomiast kiedy się... buduję korzystając z osi symetrii. Z cholera, jak to działa? A cholera, nawet nie wiem, jak to działa. Tak czy inaczej to buduje, jakby to dzieli blok na pół, nie? A ja nie chcę mieć bloku podzielonego na pół. Ja chcę mieć blok centralny. Czyli 1, 3, 5, 7, 9. Takiej wielkości mnie interesują. A tego się nie da uzyskać dobrze. Przy użyciu osi symetrii. Przy użyciu osi symetrii możesz robić 2, 4, 6, 8, 10, 12, wielokrotność dwójki. A chyba znalazłem sposób, żeby to...
zrobić w ten sposób. Coś mi tu zepsuło się. O, teraz jest dobrze. No dobra, mniejsza z tym, mniejsza z tym, mniejsza z tym. O! A to sprytnie. Strasznie się wszystko zrobiło. A, drugi raz M. I faktycznie teraz jest taka oś symetrii. A dobra, mniejsza z tym. Przy innej okazji. Tak czy inaczej, te osie symetrii to niespecjalnie pomagają przy budowie tych... przy budowie okręgów, naprawdę. Dobra, wypełnijmy to teraz elegancko. Muszę najpierw tą podłogę skończyć tutaj. Aha. A widzę, że więcej osób gra w Space Engineers w tej okolicy, co mnie bardzo cieszy. Świetna, świetna giera jest. A właściwie jeden z widzów mi podrzucił pomysł na nią, więc... tylko już nie pamiętam kto dokładnie. Musiał zbudować kolejny ten, kolejny generator grawitacyjny, bo strasznie wysoka się zrobiła ta budowla i... grawitacja, która jest na dole, już mi tutaj nie sięga. Op. Jeszcze z tej strony. Wejście do tego, do tej beczki dolnej, to sobie zrobię już z zewnątrz. Okej. Dobra, nasza. Coś jeszcze trzeba wypełnić? Tu parę chyba otworów zostało. Ale poza tym jest cacy. No i dobrze. No i dobrze. Będę każdy... codziennie będę jeden segment, kurde, tej stacji budował. Bo to jest strasznie duża konstrukcja. Ale też trzeba przyznać, ja prawdę powiedziawszy, to się nie mogę doczekać na pełną wersję gry, kiedy trzeba będzie te surowce sobie wydobyć, zanim się zacznie budowę. To będzie ciekawe. Zaraz. Jest... aha, nie, dobrze. Dobra. Można budować w ten sposób. Hop. O, nawet wygodniej będzie z góry. Elegancko. Kurde, od razu trzeba tak było. Niestety światła księżyca się pozbywamy z każdą kolumną. Jeszcze na zewnątrz trzeba by zrobić takie trójkąty, żeby łagodniejsze były brzegi,
Ale chyba, może już nie? Może to wcale nie będzie wyglądało lepiej? Źle. Aha, elegancko, kurde, z jednego miejsca buduję tyle rzeczy. Niestety tam zrobiłem źle, no. To miało być tutaj. No i to zapisywanie. No zobaczymy. Prawdę powiedziawszy, to ja zawsze jak wybieram sobie jakąś grę do live'a, szczególnie taką, która się toczy powoli, to sobie myślę, że to jest zawsze okazja, żeby pogadać sobie z wami. Tyle tylko, że cholera, cały czas się patrzę znowu na ten ekran, żeby to zrobić dobrze. Czemu to ma inny kolor? Bo to ma wyraźnie inny kolor, nie? Jest taki ciemniejszy niż tu. Dobra, mniejsze z tym. Tym się zajmiemy już później. Bo co chcemy zrobić? Chcemy zrobić... coś dla urody. Doskonale. Proces budowlany jeszcze trwa. Niedługo będzie trwał. Zaraz się zajmiemy budową statku kosmicznego, bo już też miałem straszną ochotę. Jakby mam koncepcję tego budynku, który wznoszę tutaj. Ale ta koncepcja będzie wymagała strasznej ilości pracy. Tak jest. I to nie jest raczej coś, co skończy dzisiaj. Ale to są takie gry, które strasznie dużo czasu wymagają. No i elegancko. A pora na statek kosmiczny. Już dawno chciałem zbudować. Spoko, nie wygląda to pięknie, ale jeszcze wszystko przed nami. Jeszcze wszystko przed nami. Dobra. Zacznijmy od małego statku. I zaczniemy od standardowych kolorów. Ja już wiem, czemu tam jest inny kolor. Jest inny kolor, bo po prostu innego koloru użyłem. Niech będzie taki na 7. No właśnie tak. Zainstalujemy podstawowe oprzyrządowanie na tym statku, żeby on nam gdzieś nie poleciał. Jak go trącimy niechcąco. Będzie nam potrzebny mały reaktor, mały silnik, kokpit, wiadomo. Podwozie to później. Dobra, jeszcze z tym.
Obróć się na brzuch. No jest. Niech to będzie ten mały reaktor. Kokpit. Obróćmy go dookoła. Niech będzie tutaj. To bardzo, bardzo wstępna konstrukcja. Co jeszcze chcemy tutaj? Nie, to chyba właśnie... Przydałoby się od razu silniki, żeby nim nie rzucało za bardzo. Ale może później. Najpierw zrobimy sobie kadłub. Mam nadzieję, że nie spieprzę czegoś i on nie odleci niechcąco trącony przeze mnie. Zbudujemy sobie kadłub. Tylko żeby go trochę udziwnić, bo to strasznie wygląda jak ciężarówka na razie. Ale to wiadomo. Początki konstrukcji. Może mądrzej bym zrobił, gdybym zaczął budować go na jakiejś stacji, gdzie jest grawitacja. Ale dobra. Dobra, zbudujemy mu tutaj takie coś. Coś? Kurde, jak ja lubię klocki Lego. A, żyroskop. Żyroskop, właśnie. Dziękuję za wskazówkę bardzo. Gdzie jest żyroskop? Czy ja tak szczerze mówiąc jeszcze nie do końca pamiętam, co robi co i... Niech sobie będzie ten żyroskop. Zejdźmy w dół. Ja kolory chyba będę zmieniał później. Zajmiemy się konstrukcją przede wszystkim. Okej. Dobra nasza. Dobra, nasza. Nie wiem, czy mi to nie będzie zasłaniałowne, to będzie, ale... Będzie kiepsko, będzie z widokiem tutaj. Ciekawe, co by było, jakby założyć w statku dwa kokpity dla dwóch osób. Sam nie wiem, czy ten kształt mi się podoba. Może tak, może nie. Zróbmy to tak. Okej. To usuniemy. To nie tak miało być. Zróbmy tu w ten sposób to. Okej, elegancko. Tak jak chciałem. Wiem, że to nadal wygląda źle. Wiem, że ten statek na razie nie jest powodem do dumy. Ale bądźcie spokojni. To się zmieni. Za jakiś czas. Zobaczmy. Dobra, dobra nasza. Ops, trzeba będzie dużo silników zbudować, żeby on... Teraz wygląda jak mydelniczka, ale to wszystko jest zamierzane. To jest poważniejszy plan konstrukcyjny stoi za tym statkiem. Nic się nie bójcie. Jeżeli ktokolwiek jakieś lęki ma w związku z tą konstrukcją, to jest dopiero początek zabawy.
Okej, okej. Zejdźmy w dół. Się boję, żebym go nie trącił. Jak go trącę, to nagle może odlecieć w kosmos i tyle widzieli statek. Ups. Dobra, nasza. Znowu zapisuję. Jakoś tak nie wiem, nie chce mi się zastanawiać, jak działa ta symetria, jeśli mam być szczery. Dobra, prawie dobrze już. Czy symetria do końca odda mój plan artystyczny przy tym pojeździe? Podejrzewam, że nie. Dobra, nadal ciężarówka, nie? Ale spokojna głowa. Tu jest poważniejszy plan. Symetryczne, niesymetryczne i bardzo dobrze. Zrobimy miejsce na silniki. No właśnie, kurde. Jakbym to robił symetrycznie, to by mi było łatwiej, cholera. Każdy silnik będzie osobno projektowany. Jakby do tej konstrukcji. 4 i 4. Dobra. O, patrzcie. Element nieprzyczepiony i zaczął mi śmigać po tym. To ciekawostka. Zbuduję ten jeden silnik, żebyście mniej więcej mój plan zobaczyli. Takich silników będzie 4, jak tutaj. Elementy tutaj. Ups. Już prawie. Jeszcze tylko muszę zamknąć tą całą strukturę. Dobra. To. Tu i tu.
W ogóle to chyba jest też kontrol i wklej gdzieś dostępne, ale... Dropię szczegół, którego ja tutaj... Tak jest. Jest pierwsza latająca beczka. Oczywiście mamy silniki skierowane tylko w jedną stronę, tych silników trzeba zrobić więcej. Zbuduj gwiazdę śmierci, ten taki okrąg na okręgu. Prawie go trąciłem. Będzie wyzwaniem prawdziwym zbudowanie drugiego takiego samego silnika. Tym bardziej, że tak naprawdę... To jest dopiero połowa pomysłu. Jest wielokrotność trójki zawsze. Tak sobie robię, no. Patrzcie. No właśnie. Cztery. Za dużo. Noż kurde, coś tu nie... Nie wierzę. O ja pierniczę. O, żeż mordę. Nie. Zbudowałem go za nisko, no. Cholerny świat. Muszę się nauczyć używać tej symetrii. Dobra, no, niech ci będzie. Odkurzaj. Będziemy mieli odkurzacz dla towarzystwa. Cholerny świat. Przestańcie mnie tą symetrią, dobra? Męczyć. Nie do końca, dobra, jeszcze raz sprawdzę. No, nie wiem jak budować tą symetrią. Załóżmy, że robię tak. Jak mam budować? Znaczy, to może mi wyjaśnicie to, bo ja nie wiem, szczerze mówiąc. Zaznaczam symetrię, ok. No i co teraz? Jak budować teraz? Jest tu, jest gdzieś opcja kopiuj, ale nie wiem gdzie. Jeszcze, znaczy, jeszcze nie. Dobra, buduję tutaj. No dobra. Jest pionowa kreska, jest. No i nie buduję po drugiej. Właśnie, no. Okej, oznaczam symetrię. Mam, nie?
Nie ma teraz buduj po prostu, muszę to wyłączyć teraz. Żeby móc budować, muszę to wyłączyć. Jak to wyłączam, to mi znika symetria. Muszę ją zatwierdzić. No jak mam ją zatwierdzić? O, shit. Cały czas wszyscy mówią o tej symetrii, jak potrzebuję konkretnej informacji, to już nikt niestety mi nie może pomóc. No proszę. Poczekam jeszcze chwilę, bo wiem, że ta wiadomość dociera później. Jakoś mi umknęła lekcja symetrii na tutorialu. Enter. Zgadujesz, czy jesteś pewny? Nie, to nic nie daje, no. Jak parę razy klikam M, to się zmieniają te symetrie. W końcu się wyłącza i nie mogę, i dalej nic nie robi. Serio? Ktoś tu wie? O Boże, wreszcie. Wódz ten gapa Paula. No mam nadzieję, że masz rację tutaj, no. Okej, okay, okej. Okay. Nie no, a skąd... A to... Piernicze. O, wreszcie no, N. Okej, spokojnie. O, dziękuję, zaraz, kto to napisał? Kordawo 89, dziękuję ci stary, naprawdę, ja się nasłuchałem. Ile ja się nasłuchałem tych informacji na temat symetrii, to już mi tego nikt nie odda. Dziękuję ci bardzo, naprawdę, jesteś super gość. A teraz oczywiście nie korzystam z symetrii budując to, bo tam po drugiej stronie już są klocki. Ale następnym razem już będę wiedział. Corvado, tak? Corvado. O, dalej mi życie ułatwiłeś. Jestem zszokowany. Teraz przynajmniej widzę, że buduję to samo. Corvado, super, naprawdę, dziękuję ci bardzo. Tyle osób, ile mówiło o tej symetrii, a nikt nie potrafił powiedzieć, że dwa razy N nacisnąć, żeby to uaktywnić. Nie do wiary, no. Nie do wiary. Powinienem zbudować... Dobra, już wiem, co zrobię teraz. Zbuduję silniki konstrukcyjne takie, żeby... ewentualnie... Okej.
gdyby statek mi się poruszył, że mógł nim potem manewrować. To takie są silniki tylko do tego. Tymczasowe.